Dziś 25 sierpnia, Wigilia, ważnego dla Częstochowian święta, Matki Bożej Częstochowskiej. Takie imieniny Maryi jutro. A dziś pokażę Wam też coś niesamowitego na moim tarasie. Ten kwiatek nazywają Stefankiem albo wieńcem ślubnym. Ja go mam od dnia matki, dostałam od córek. Wtedy kwitł, potem odpoczywał. Od kilku dni zauważyłam po święcie Matki Bożej Królowej, że on ma nowe pąki, ale jeszcze zamknięte. Takie zamknięte jak te. Od wczoraj zaczęły się otwierać i prawie wszystkie są otwarte. Jutro, myślę, otworzą się pozostałe, te, które tutaj jeszcze czekają. Dzisiaj na Jasnej Górze, w Wigilię imienin Maryi, będzie wielkie, specjalne nabożeństwo z naszym biskupem Wacławem Depo. Wieczorem z katedry będzie przemarsz tutaj na Jasną Górę i już kwiaty są gotowe. Białe, piękne kwiaty. A te kwiaty mają jeszcze swoją taką dodatkową... Dodatkowe mam skojarzenia, ponieważ na polski ta nazwa jest tłumaczona z łacińskiej. To jest chyba Stefanos, a po polsku się mówi Stefanek. I jeszcze jak przeczytałam, że to można też nazwać wieńcem ślubnym, to zaraz mi się skojarzył kardynał Stefan Wyszyński i jego śluby jasnogórskie. Piękne skojarzenie, prawda? Pozdrawiam dzisiaj wszystkich. Wieczorem będę na Jasnej Górze. Zaniosę wszystkich moich przyjaciół i bliskich w swoim sercu tam. A Jasna Góra jest tam. Tam i po prawej stronie, za parkiem. Tu wschodzi słoneczko. O, właśnie przywitało nas, właśnie nas przywitało. Dzień dobry, słoneczko. Cześć. Cześć.